Cześć, w kolejnym odcinku. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy testowali układ dolotowy do najnowszego Audi S3 8Y. Jak wiecie, jesteśmy generalnym dystrybutorem na Polskę marki Aventuri i właśnie dzisiaj wjedziemy na hamownię, założymy seryjny dolot, schamujemy jaką ma seryjną moc. Dodatkowo mamy też boksa z marki RaceChip, żeby zobaczyć ile boks dał koni, i dodatkowo zamontujemy po tym wszystkim właśnie układ dolotowy, schamujemy serię, ile dał na serii, i zobaczymy jakie są różnice w przyrostach. Łapcie kilka przebitek z montażu i zaraz się widzimy. Auto mamy zapięte, uruchamiamy dynamodę po to, aby poprawnie zmierzyć moc auta i zaraz się dowiemy, jakie są wyniki tego samochodu. Słuchajcie, mamy już wyniki pomiarów. Tutaj mamy auto całkowicie seryjne. Na seryjnym dolocie pokazało 334 konie. Na układzie Aventuri pokazało 341 koni. Także jest osobiście przyrost. I już Wam pokazuję, jak to wygląda po boksie RaceChipa. Przed założeniem dolotu mieliśmy 353 konie, tutaj mamy 364 konie, także równo widać, z dołu troszeczkę lepiej turbo wstaje, środek zakresów jest ten lepszy i tu górą znaczący jest progres. Niemniej jednak dolot, mimo że dał tyle koni, to na pewno na drodze będzie efekt dużo lepszy i na pewno jest to
podstawą do przyszłych modyfikacji, kiedy będzie można modyfikować ten sterownik, ponieważ na dzień dzisiejszy nie można zrobić. Robi to tylko jedna firma, HGP Tuning, ale koszt tuningu jest bardzo drogi i niewiele klientów się decyduje na to. Ja osobiście jestem zadowolony, będziemy jeszcze, postaramy się coś nagrać z onboardu, jak ten dźwięk tutaj jest, i swoje prywatne odczucia Wam jeszcze w aucie powiem. Niemniej jednak przyrost jest, z tego co widzę tutaj jest 9 koni. Dużo, niedużo. Sami sobie odpowiedzcie, na pewno ja jestem fanem wielkim układów dolotowych, ponieważ jest to tak, że każda turbina zasługuje na to, aby mieć jak najlepszy odpływ i dopływ zimnego powietrza. Także jeśli Wam się odcinek podobał, dajcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Niewątpliwą zaletą układów Aventuri jest dźwięk wydobywający się, naprawdę charakterystyczny świst jest niesamowity dla osób, które lubią tego typu dźwięk, naprawdę to jest wyróżnik tego dolotu. W moim osobistym odczuciu teraz po przejechaniu się, mimo że tego nie do końca widać, jest znacząca poprawa reakcji na gaz. Mnie takie powolne, ale stopniowe dodanie gazu skutkuje tym, że turbo momentalnie się wkręca na obroty. W mojej ocenie też, przejechałem się tym autem teraz, mamy dodatkowo to, co czuć na wykresie, czyli wzrost górą koni jest naprawdę odczuwalne i myślę, że klient w tym wypadku będzie mega, mega zadowolony z tego układu.